Witam Państwa, Robert Dzięba, nasz gość, starosta kołbrzyski Tomasz Tamborski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa. Witam serdecznie. Proszę Państwa, nie budzi wątpliwości, odmrażamy gospodarkę. Wczoraj były otwarte galerie handlowe, także te dwie w Kołbrzegu, które mamy, ale także wczoraj otwarte zostało Muzeum Oręża Polskiego. Pierwsze koty za płoty chyba byli nawet, nie wiem, bo nie widziałem, ale chyba byli nawet odwiedzający, Panie starosto. No pewnie to rzeczywiście dosyć trudno po takim długim przystoju, no i po tej sytuacji, kiedy rzeczywiście społeczeństwo jest bardzo ostrożne, osiągnąć duży sukces, ale no jaki sukces jest, bo pierwszych mamy klientów, którzyśmy uwiecznili tutaj jako pamiątkę. Było to cała rodzina w ilości 3 osób, ale jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Ale też mamy tutaj sytuację, proszę Państwa, troszkę zmienioną. Na początek, bo popatrzyliśmy, jak funkcjonują inne muzea, w tym muzea szczecińskie, największe muzeum narodowe, one w ogóle nie zostały udostępnione otwarte. Myśmy tę decyzję podjęli, ale wprowadziliśmy pewną drobną korektę i w chwili obecnej oferujemy tylko i wyłącznie możliwość zwiedzania wystaw plenerowych. Mam tu na myśli wystawę plenerową na ulicy Gierczak i oczywiście skansen morski zlokalizowany w porcie, stąd też jest zupełnie inna cena tego biletu. Pierwotnie mówiliśmy o tym, że ta cena biletu będzie wynosiła 15 zł, dzisiaj jest to cena tylko 8 zł. No i będziemy sytuację obserwowali. Jeżeli rzeczywiście będzie większa ilość osób, no bo dla tych 3 osób trudno byłoby w tym momencie takie muzeum prowadzić i utrzymywać cały personel, no to będziemy oczywiście udostępniali kolejne kolekcje. W pierwszej kolejności będzie ta nasza kolekcja stała tutaj na ulicy Gierczak, ta pod dachem. Później ewentualnie pomyślimy również o udostępnieniu tutaj naszego Muzeum na Armii Krajowej w tym momencie. No i też liczymy na to, że w jakimś momencie będziemy mogli wpuszczać grupy zorganizowane do naszego Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Gorąco zapraszamy. Okazja, za 8 zł można zobaczyć nasze zabytki, w tym takie zabytki, które na przykład nie posiadają żadne inne muzea w Polsce, więc jest okazja, żeby za symboliczne pieniądze to zobaczyć, a liczymy też na to, że generalnie sytuacja będzie taka, w której coraz więcej osób przyjeżdża do Kołobrzegu, majówka, powiedzmy, hotele jeszcze nie były czynne, bo one de facto są czynne dopiero od wczoraj, ale widziałem sporo tablic rejestracyjnych z terenu Polski, są to osoby, które przyjeżdżały albo do swoich apartamentów, albo takie apartamenty pojedyncze wynajęły, no bo w tym momencie rzeczywiście w tych apartamentach jest bezpiecznie i tak generalnie dzisiaj nie można byłoby korzystać, jeżeli będąc w hotelu, z restauracji hotelowej, te posiłki trzeba było mieć do pokoju, albo w jakimś stopniu samemu przygotować i pewnie ten wariant przewyższył wśród osób, które do Kołobrzegu przyjeżdżały. Także jest jakiś tam początek. W galeriach, z tego co wiem, chyba też wielkich tłumów nie było, było tam parę osób. A ponoć są okazje, tak jak mówią, bo rzeczywiście w niektórych branżach, w branży odzieżowej są tony niesprzedanych materiałów, można kupić wielkiej promocji rzeczy, które normalnie by się były jako oferty wprowadzone przed sezonem, na przykład odzież letnia, letnie obuwie, które dzisiaj nigdy nie było przeceniane, a słyszałem, że są oferty o 70% tańsze. Więc jak ktoś ma okazję i chęć kupienia, to do takiej galerii można sobie już swobodnie pójść. Jasne, panie starosto, ale tak, z jednej strony otwieramy muzeum, a z drugiej strony odwołuje pan majowe spotkania z kulturą, czyli co, Pegasów w tym roku nie będzie? No pamiętam, że na pewno nie będą 30 maja. Taki był pierwotnie zaplanowany termin. No nie sposób, panie redaktorze, a nasze Pegasy cieszą się na tyle dużym powodzeniem, że każdego roku, czy to Pegasy, czy Perły Powiatu, odwiedza nas blisko 800 osób na tej dużej sali. Dosyć no, ciasno siedzące te osoby, później te spotkania, powiedzmy, bilateralne na naszym tutaj, powiedzmy, wieczorze. No ja sobie na dzisiejszy w ogóle nie wyobrażam tego, na pewno nie w maju i raczej myślę, że nie w tym roku, tak? Tutaj chyba trzeba sobie śmiało powiedzieć, że tych Pegasów w tym roku nie uda nam się zorganizować. No nie chciałbym je organizować w jakiejś tam ograniczonej formie, nie wiem, dla kilkunastu osób, teraz kwestia wybrania, które te osoby by miały przyjść, nie wiem, miałyby siedzieć w odległości, w maseczkach, no jakby tracimy sens tego spotkania również i o charakterze częściowo towarzyskim, stąd też prawdopodobnie we wrześniu, czy też powiedzmy w październiku również nie będzie, a szkoda, no bo to byłyby 10. Pegasy kultury, więc sytuacja o tyle dla nas niezręczna, że nie będziemy mogli to zrobić jubileuszowo, a mieliśmy naprawdę przygotowane niezłe pomysły. Prawdopodobnie no, będziemy robili to w roku przyszłym. Na pewno musi stan epidemii formalnie być odwołany. Wtedy rzeczywiście będziemy mogli taką sytuację sobie tutaj zafundować. Okej. Okay. A panie starosto, a co ze szkołami, jak wyglądają sytuacje w szkołach, a w ogóle kwestia stypendiów sportowych? No panie redaktorze, no nasi sportowcy jakby ćwiczą, tak? Za chwilę będzie można spokojnie korzystać z obiektów, ze stadionu lekkoatletycznego. Te stypendia sportowe, które w tym roku przyznaliśmy, każdo
rocznie przyznajemy, są za rok ubiegły. Rok 2019 nie miał żadnych ograniczeń, stąd też sytuacja była tego typu, że stypendia mogliśmy tutaj przyznać. No i tutaj warto w tym momencie poznać tam chwilę, kiedy pewnie nasz parę osób będzie oglądało i naszych najlepszych zawodników wymienić. Generalnie stypendia są, proszę Państwa, są dwa stopnie. Pierwszy stopień to jest w wysokości kwota 500 zł wypłacona regularnie przez okres 3 miesięcy, czyli sumarycznie 1500 zł. Stypendium drugiego stopnia jest odpowiednia kwota o 100 zł mniejsza, czyli 400 zł. I pierwszego stopnia stypendia otrzymała Kinga Walerianczuk. Jest to klub lekkoatletyczny Sztorm. To jest nasza dziewczyna, która uprawia chód sportowy. I nasza biegaczka Małgorzata Grzywińska, również klub sportowy Sztorm. Nagrody drugiego stopnia to są biegi przełajowe na 1000 metrów, Aleksandra Swoboda i mamy tutaj jedną osobę, która również otrzymała to stypendium, to jest klub szachowy Solny, Miłosz Rogala, tutaj również ta osoba to stypendium otrzyma. No niestety nie będę mógł się z tymi osobami spotkać, na czym bardzo bolewam, bo to zawsze bardzo fajne spotkanie i jakieś tam przeżycie. Stypendia są wypłacone, listy gratulacyjne wysłane, no i tylko ewentualnie będziemy się nimi mogli tutaj pochwalić wirtualnie. Myślę, że sylwetki tych osób będziemy jeszcze mieli okazję przybliżyć. A wracając do samego roku szkolnego, no wiemy, że do końca maja to się nie wydarzy. Dla mnie w tym momencie najważniejsze są matury. Wiemy już o tym, że te matury będą miały tylko i wyłącznie charakter pisemny. Ministerstwo Edukacji Narodowej zrezygnowało z formy ustnej, więc będzie to generalnie krócej trwało. I tak jak no podejrzewałem, ta sytuacja może się wydarzyć pod koniec czerwca, na początku lipca. Być może, tak jak mówiłem, będzie trzeba te grupy podzielić na mniejsze składy, dlatego że tak jak twierdziłem, to jest blisko 150 osób plus komisja organizacyjna w jednym miejscu. Byłoby to dosyć trudne do przeprowadzenia ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów. A to bezpieczeństwo za nas, jak Państwo wiedzą, priorytetem. Mają ruszyć szkoły podstawowe klasy 1-3, natomiast ja uważam, że pozostałe klasy spotkamy się z nimi prawdopodobnie dopiero 1 września na rozpoczęciu roku szkolnego. Tutaj specjalnej szansy na to nie widzę. Tym bardziej, że no docierają do nas, do Państwa, do mnie dosyć jakby przerażające informacje. Polska jest jednym z czterech krajów, w których niestety ten koronawirus się utrzymuje. Czytałem bardzo interesującą wypowiedź profesora Simona, często tutaj, który jest cytowany, profesor z Wrocławia. No myślę, że w kategorii tej wiedzy o wirusie jeden z większych ekspertów i on twierdzi, że w Polsce prawdopodobnie jest czterokrotnie więcej osób zarażonych tą chorobą. Na dzień dzisiejszy mówi się około 14 tysięcy, tak podają oficjalne dane statystyczne, ale to jest wszystko związane jakby z małą ilością testów, o którychśmy wcześniej rozmawiali. Aczkolwiek, panie redaktorze, no widzę w tym momencie jakieś światełko w tunelu, bo niedawna wypowiedź profesora Szumowskiego, naszego ministra zdrowia, mówi w ten sposób, apeluje testy, testy i testy, chyba jeszcze czwarta sportaż o testy, czyli apeluje, aby tych testów było więcej, czyli efekt tego jest taki, który byśmy chcieli osiągnąć, a są już placówki w Polsce, placówki szpitalne, bo Państwo wiedzą o tym, że tam generalnie ten koronawirus jakby najbardziej się rozprzestrzenił, które przed przejęciem leczenia pacjenta najpierw mu taki test wykonują. Pacjent oczekuje sobie spokojnie w odizolowanym pokoju, test jest wykonywany. Jeżeli wynik jest dodatni, pacjent jest kierowany do szpitala jednoimiennego, jeżeli wynik jest ujemny, to pacjent kierowany jest powiedzmy na to leczenie planowane, bo wiele zabiegów planowanych zostało wstrzymanych, szczególnie jest to niebezpieczne w zakresie na przykład zabiegów onkologicznych, chirurgicznych, tak tutaj te osoby na nich każdy dzień ma swoje znaczenie. Ale podam jeszcze jeden bardzo, panie redaktorze, ciekawy przykład, jak można sobie sprawnie poradzić powiedzmy z większą ilością testów. Niemcy wpadli na dosyć dobry i prosty sposób dotyczący przeprowadzania tych testów. Pobierają próbki od 10 osób. Te próbki są mieszane i jest robione to jednym testem. Jeżeli wynik jest ujemny, no to w wyniku tego jednego badania mamy 10 osób z wynikiem ujemnym, które mogą dalej sobie funkcjonować. Jeżeli wynik jest dodatni, no to każda z tych osób jest później badana indywidualnie i ta osoba, powiedzmy, chora jest znajdywana. Można? Można, tylko trzeba mieć pomysł jakby patent i generalnie wtedy rzeczywiście te koszty są mniejsze, bo jeżeli wynik jest ujemny, to przy jednorazowym wydatku na koszt, na test, badamy jednocześnie 10 osób, które wiemy, że są w tym momencie od tego zakażenia wolne. A panie starosto, jak jeszcze jesteśmy przy temacie tych testów i zakażeń, no to mamy w tej chwili już zakończoną kwarantannę na kolejnym oddziale Kołbrzeskiego Szpitala na psychiatrii. Całe szczęście, że tam rzeczywiście ta kwarantanna się przedłużała, to też później jest kwestia stanu psychicznego osób, które się tam znajdują, szczególnie personelu.
no dobrze to osoby mogły wyjść generalnie, no, rozpocząć normalnie funkcjonowanie, wrócić do domu, do rodzin, do swoich bliskich, troszeczkę odpocząć. No w tym momencie, kiedy tam przebywały, było to trudne. Natomiast też jak jesteśmy przy jakby tej kwestii medycznej, mówiliśmy też o tym, że zatrudniliśmy koronerów i no niestety dzisiaj mamy pierwsze zdarzenie z udziałem koronera, tak? Gdzie mieliśmy problem z identyfikacją osoby w tym momencie i poszukania jego lekarza rodzinnego. No i dzisiaj całe szczęście, że uda nam się te umowy podpisać, bo już dzisiaj była potrzeba takiego koronera wykorzystania i pierwsze, powiedzmy, działanie w tym zakresie przez tą osobę zostało podjęte. Więc nie ma sytuacji tego typu, że ciało gdzieś tam leży w oczekiwaniu na to, aż ktoś wyda akt zgonu. Jasne. Panie starosto, kolejna w takim razie sprawa, bo oprócz tego, że oczywiście pewne rzeczy się dzieją, to także pozytywną sprawą jest to, że mamy produkcję kolejnych masek. I tym razem co, trafią one gdzie? Bo chyba macie już ich nadmiar. Znaczy nie, panie doktorze, no tutaj naprawdę musielibyśmy produkować to przynajmniej 10-krotnie więcej, żebyśmy mogli zaspokoić wszystkie potrzeby. Z elementu szpitala, który jest już w miarę nasycony tymi maskami, przychodnie, lekarze rodzinni, nasze DPS-y, to są te sytuacje, gdzie są to nasycenia duże. Przypomnę również, że rozpoczyna funkcjonowanie, właściwie rozpoczęła od wczoraj poradnia psychologiczno-pedagogiczna, tam są pewne zajęcia, odbywają się w sposób normalny, no i tutaj też musimy zabezpieczyć te przyłbice dla osoby, która powiedzmy pracuje, naszych pracowników, ale również te osoby, które będą chciały przyjść i z tej poradni skorzystać. No i generalnie no też tutaj patrzymy w sytuacji tego typu, że kiedy zostaną uruchomione przedszkola, tutaj decyzję podejmie pani prezydent Ania Mieczkowska, no to w tym momencie też będziemy chcieli pracowników tych przedszkoli, czy też żłobka w tę przybicę wyposażyć, dlatego też już tworzymy pewien zapas, no cały czas trwa produkcja w zespole, już to chyba trzeba nazwać produkcją, to już nie jest powiedzmy jakieś amatorskie zajęcie w zespole szkół Henryka Sienkiewicza, szykujemy 200 takich przybic właśnie na potrzeby kołobrzeskich przedszkoli, one zostaną oczywiście wydane w momencie, kiedy te przedszkola fizycznie ruszą. No, czekamy tylko na termin, kiedy tą decyzję podejmie pani prezydent, bo to jest jakby w jej kompetencji. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, pani prezydent nie podjęła jeszcze decyzji o tym, żeby te przedszkola uruchomić, tak? Czeka chyba jeszcze na sytuację, poprawę tej sytuacji epidemiologicznej. Okej. Okay. Panie starosto, przejdźmy do bieżącej polityki i spraw, które pojawiają się w mieście. Jutro sesja Rady Miasta i najprawdopodobniej stanie jutro wniosek, najprawdopodobniej, bo nie wiemy, czy jednak przewodniczący Piotr Lewandowski do tego dopuści, stanie wniosek o zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z radnym miastem Woźniakiem, który pracuje w Polskiej Żegludze Bałtyckiej. No nie budzi wątpliwości, że ta praca wówczas dla przewodniczącego Rady Miasta, bo tę funkcję pełnił Jacek Woźniak, nosiła znamiona polityczne. Tak, no i teraz PŻB postanowiło się ze swoim pracownikiem rozstać. Jak pan to skomentuje? Panie redaktorze, ja jakby nie będę komentował konkretnego przypadku tego radnego, tak? To w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, czy będziemy rozmawiali o tym radnym, czy on pełni taką czy inną funkcję. Jest jakiś tam konkretny przypadek, a przypomnę, że radnych w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy, bo jak weźmiemy kwestie dotyczące 3000 samorządów gminnych, 300 samorządów powiatowych, 16 samorządów wojewódzkich, no to razy skala tych osób tworzy nam się tutaj potężna armia. I nie powinno być, panie rektorze, sytuacji tego typu, że Rada w jakikolwiek sposób w tym przypadku powinna blokować decyzję pracodawcy. To pracodawca musi określić o przydatności takiego pracownika, czy on jest mu potrzebny w tym momencie, czy nie. Sytuacja akurat tej spółki, jak wszystkich innych spółek o podobnym charakterze, jest bardzo trudna. Bardzo mocno spadła liczba przewozów, tych dotyczących przewozów towarowych, no ale też całkowicie spadła liczba przewozów turystycznych, a to też stanowiło jakby spory odsetek osób, które z tych promów korzystały. Stąd też podejrzewam, poszukiwane są oszczędności i taka sytuacja ma miejsce we wszystkich spółkach o podobnym charakterze związanych powiedzmy z przewozami i turystyką, a taką z pewnością spółką jest spółka Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu. Jeżeli została tego typu decyzja podjęta z przyczyn z pewnością ekonomicznych, bo tutaj nie może być mowy, no to w tym momencie radni nie powinni takiemu pracodawcy w niczym przeszkadzać i podkreślam, moja wypowiedź dotyczy sytuacji ogólnej. Czy to byłaby ta osoba, czy to byłaby też inna spółka, taka decyzja powinna zostać zaakceptowana, a przepis, który został swego czasu powołany, miał służyć tylko temu, żeby taki radny no, nie był szykanowany
Ja tutaj nie widzę sytuacji dotyczącej szykan jakiegokolwiek osoby, w związku z tym przesłanki są tylko i wyłącznie o charakterze, w mojej opinii, ekonomicznej i za każdym razem będę twierdził, że no nie może być sytuacji tego typu, że stworzymy sobie tutaj grupę wzajemnego wsparcia i jeżeli ktoś zostaje radny, to w tym momencie otrzymuje gwarancję, że nic mu się nie stanie, jakkolwiek będzie sytuacja spółki, czy też w jakiejkolwiek tą pracę będzie wykonywał. Taki jest mój komentarz w tej sprawie. Okej, to panie starosto, to jeszcze jeden temat dyżurny, a nie z naszego powodu, mianowicie wybory. Część mieszkańców powiatu znalazła takie wpisy w internecie, bo czasami nawet czytam, zlikwidowało skrzynki pocztowe, ryzykując karę finansową. Natomiast jest to protest tych obywateli przeciwko no, głupocie władzy, która parła do tych wyborów. Mamy do nich o 5 dni, bo dzisiaj jest 5 maja, więc mamy 5 dni do tych wyborów. I w sumie to moglibyśmy zapytać pana jako jednego z wyższych urzędników w ogóle w naszym regionie. Co pan sądzi na ten temat, że my jako obywatele mamy wybory za 5 dni i nic o nich nie wiemy? Mało tego, miały być pakiety wyborcze dostarczane, ale jeszcze nie ruszyły. Panie doktorze, no wszystko wstaje na to. Przyznaję to nawet najbliżsi urzędnicy na czele chyba z panem ministrem Sasinem, który jest jakby odpowiedzialny za przeprowadzenie tych wyborów i jednostka, któremu podlega, czyli Poczta Polska, że prawdopodobnie nie będzie można przeprowadzić 10 maja, czyli raptem za 5 dni, czyli za chwilę powinniśmy w naszych skrzynkach pocztowych znajdywać te pakiety wyborcze. Ale ja bardzo chciałbym gorąco przypomnieć i podkreślić, że w dalszym ciągu funkcjonuje, tutaj go zacytuję, artykuł 53e, paragraf 6. Prawa wyborczego, który mówi w ten sposób, i tu będę czytował, że karta do głosowania powinna być pokwitowana przez odbiorcę po jego uprzednim wylegitymowaniu się w mniejszej sprawie nie było miejsc, wylegitymowaniu się. Czyli sytuacja jest następująca. Przecież mówi w ten sposób, że listonosz, czy też osoba, która będzie dostarczała, musi od państwa odebrać pokwitowanie. Jeżeli państwa nie będzie w domu, to musi zostawić awizo. No nie jest to w tym momencie wykonalne, a ten przepis cały czas funkcjonuje w naszym prawie w kodeksie wyborczym. W związku z czym, jeżeli no nie będzie państwa i państwo nie pokwitują tego odbioru, a będą państwo mogli to zrobić tylko za siebie, tak? Bo jeżeli w domu mieszka więcej osób niż jedna, no to państwo, jeżeli nie mają upoważnienia, to specjalnie takiego pakietu nie mogą pokwitować, no to w tym momencie ja bym bał się generalnie taki głos oddać, no bo nie wiemy generalnie, czy to nie będzie przyczyną do złożenia protestu wyborczego. Wiele portali, gazet informacyjnych, proste wnioski do komisarzy wyborczych o stwierdzenie nieważności z racji na to, że nie odebrali w sposób zgodny z prawem, czyli kwitując i legitymując się dowodem osobistym pakietu wyborczego. Dlatego też myślę, panie rektorze, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że 10 maja te wybory się nie odbędą. Jaki będzie przygotowany wariant? Nie wiem. Myślę, że może wiedzieć o tym jedna osoba, która mieszka na Żoliborzu, a pracuje w Warszawie, czasami pojawia się w Sejmie. No to zobaczymy, jak to będzie. To mam do skomentowania, panie rektorze, ale to zaczyna być już niebezpieczne. Zresztą jak patrzę, panie rektorze, no, gdzieś są publikowane sondaże, blisko 70 osób deklaruje sytuację taką, w której mówi, że nie będzie brała udziału w tych wyborach. Dla mnie powód kolejny to jest też bardzo ważne, to co podkreślałem. Wybory są tylko w tym momencie dla mnie istotne, kiedy mają charakter tajny. Jeżeli ja do karty głosowania muszę dostarczyć drugą kartę, w której napiszę, jak się nazywam, określę mój PESEL i to wrzucę do skrzynki, no to jakie są to wybory tajne, które osoba, która będzie te głosy liczyła, będzie miała sytuację tego typu, że będzie wiedziała, że ta czy inna osoba, w tym przypadku Tomasz Tamborski, zagłosował na tego czy innego kandydata. Farsa zupełna. Jasne. To nie budzi wątpliwości. Komentował starosta Tomasz Tamborski. Dziękuję za spotkanie, zdalne kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. No jeszcze chyba jakiś czas będziemy się musieli tak, proszę Państwa, spotykać. No mam nadzieję, że jakiś moment nastąpi taki, gdzie będę mógł pana rektora zaprosić tradycyjnie do mojego gabinetu i gdzie będziemy mogli do Państwa to wszystko również powiedzieć, ale w taki sposób z bezpośrednim kontaktem. No póki co korzystajmy z dobroci techniki. Rzeczywiście sytuacja z tego typu, że boję się też takiej sytuacji, że za jakiś czas to w ogóle się nie będziemy spotykali, tylko wszystko się będzie odbywało na telekonferencjach. A ja jednak bardziej wolę spotkanie w charakterze bezpośrednim. Jasne. Dziękuję za spotkanie. Miłego dnia. Bardzo dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia życzę.